Zgodnie z moją dzisiejszą zapowiedzią, że teraz czas i pora przywitać naszego gościa, w moim studiu jest Adi. Witam gorąco, witam serdecznie. Witam cię Seba, witam serdecznie. Fajnie, że Adi jest razem z nami. Chcieliśmy trochę o modzie, w sumie o modzie my trochę sobie poklachali poza anteną, jak widać. Nieprzypadkowo dress code taki sam jest. Panie, panowie, to właśnie powód, do którego my się tutaj dzisiaj wszyscy trafili. To jest najnowsze dziecko Adiego. Kolejny zbiór 500+, można byłoby powiedzieć. 17 piosenek na płycie, która nazywa się Otwórz serce swe. No właśnie. Serce, też ta piosenka otwiera ta płyta, a potem jak muzycznie? Co można powiedzieć? Muzycznie jest trochę zróżnicowano stylowo. Są aranżacje trochę starsze, są nowsze aranżacje o nowych, nowszych brzmieniach. Wiadomo, pandemia, zresztą ta płyta była nagrywana prawie że 3 lata, tak? Także te początkowe nagrania były w takim stylu, jak może mnie już wszyscy pamiętają, znają tego Adiego i ten styl. A później przyszły troszeczkę różne inne pomysły na trochę nowocześniejsze brzmienia, nowocześniejsze uderzenia i muzyka muzycznie. Także no, tam jest na pewno bardzo, bardzo takie zróżnicowane to wszystko, że... I wymieszane stylistycznie. I wymieszane stylistycznie. No i fajnie. Powiem ci, że to jest może jakiś taki sposób, bo z tego co wiem, tutaj też tak troszkę w taki dance Adi kaś tam poszło, nie? No taki dance, może lekki disco polo, coś takiego w takim stylu. No ale tak, jak powiedział, też można znaleźć takie... Starego, dobrego Adika, który na pewno dużo słuchaczy i telewidzów pamięta i kojarzy. 17 utworów, w większości widzę, że teksty należą do pani Barbary Niemot. Jest też pan Michał Kozłowski się tutaj pojawił. Do Natalii napisał Michał Kozłowski. Muzyka bodajże Balcerzak. Tak, bardzo dobrze, o jest, dobrą pamięć. Ale widzę, że tutaj też i pan Robert Welkruszewski się pojawił. Do melodii. Ale też znamy. Melodia też koszto nie jedna. Adam Janusz. Proszę, Adi. Dobrze, przemyślał się płyta, stworzył się płyta. Tutaj możemy cię też zobaczyć takiego już wystylizowanego, już taki. No, czy rozumiesz, że w takim białym szakecie na koncertach? Ja, też. Też. Tylko takich szaketów to mam dość dużo, także czasami ciężko wybrać, w jakim grzech był w tamtym, czasami muszę zobaczyć zdjęcie z koncertów poprzednich, na jak grzech był ubrany wcześniej, żeby się nie powtarzać, także szaketów mam dość. Czyli nie stawiasz na powtarzalność, wolisz być za każdym razem Na każdym koncercie, że jest inaczej ubrany, to jest na pewno. No i Państwo tu znajdziecie taki numer, na przykład jak moja stara harmonika, który doskonale znacie z naszej listy. No i z płyty, bo akurat tak. Właśnie razem z harmoniką też jest. Dobrze, to Adi z harmoniką, Adi z nową płytą właśnie dzisiaj u nas w studium. I już za chwilę wracamy do naszej dzisiejszej rozmowy. Po gorących plażach, kolacji spacerować chcę. W te parne noce, w blasku księżyca, chcę całować cię. Adi, moim waszym gościem jest już teraz pytanie o płyta, bo ta płyta to płyta z numerem? 4. Ale jak dobrze my to porachowali, to nie ino 3 lata minęły bo żeś potrzebował 3 lata na wydanie tej płyty, ino znacznie więcej od ostatniej. Oczywiście, 8 lat. 8 lat. Od trzeciej. 8 lat odczekane, 8 lat przerwy w tym, żeby na półka Państwo mogliście sobie kolejny krążek wsadzić, ale już jest. A czym się różni od poprzedniej płyty? No na pewno, tak jak już powiedział, stylami. Jest dużo nowych brzmień, jest dużo nowych po prostu aranżacji, pomysłów na melodię. A powiedz mi, a tekstowo to jest cały czas, no bo pisze to do Ciebie Pani Basia głównie. To już... Na pewno nie jest wszystko o miłości. O, właśnie. Bo pani Basia zdążyła cię pewnie przez ten czas poznać jednak trochę, skoro ona mnie już bardzo, bardzo długo znoje, zanim że jeszcze w ogóle zaczął nagrywać płyty i w ogóle. Także my się znamy już ponad, można powiedzieć, gdzieś około 35 lat, także... Czyli jak nie o miłości, to o czym? Jak nie o miłości, to o życiu. O życiu. O życiu.
Zresztą ja myślę, że Basia bardzo fajnie układa ten tekst do... My czasami podam tylko jakiś temat, obojętnie napisz mi coś o lesie, to po prostu to jest tak skonstruowany ten tekst, że jest, tam jest wszystko, i las, i góry, i rzeczka, gdzieś tam strumyk płynie, prawda? I jest to tak, że to jest to, co sobie Adi wyobrażał? Tak. Czyli nie ma dużo poprawek? Nie ma. Muszę powiedzieć, że w tych czterech płytach Jakżek zrobił może jakieś dosłownie 4-5 poprawki, jakiś tam wyraz drobne tylko, wyraz przemienił, zamienił. Poza tym muszę powiedzieć, że bardzo szybko tekst pisze Basia mi, dosłownie błyskawicznie. Czasami nie zdąża kawa wypić, że tekst napisał. Także. Czyli rozumiem, że na kolejną płytę 8 lat nie będziemy czekać, na trochę szybciej. Trochę szybciej, na pewno. Dobrze, to pani Basiu, pani już zaczyna pisać, a my już za chwilę wracamy do dalszego wywiadu. Wieczorami tańczyć boso, patrzeć jak twoje czarne włosy suszy ciepły wiatr. Wiemy, że nie samą płytą żyje artysta. Artysta też żyje teledyskami, a tych teledysków do tej płyty z numerem 4 już powstało? 5 teledysków, albo 4. Zaraz, liczymy? No to liczymy, dawaj. Otwórz serce swe, harmonika, melodia, no i Adriatyku czar. I to dzisiejsza premiera będzie. Czyli czwarta płyta, 4 teledyski, ale same czwóreczki. Ale nie powiedział, że to koniec. A, dlatego żeś powiedział 5 na początku. No to dobrze, słuchaj, teledyski powstały, teledyski są. Dzisiaj właśnie premiera wspomniano, Adriatyku czar. Odczarował cię Adriatyk? Wiesz co, ja nad Adriatykiem był już parę razy, ale mnie zawsze czaruje Adriatyk, zresztą zawsze czarują mnie miejsca, gdzie idzie się wygrzać fajnie, gdzie jest na okrągło non-stop słońce, piękne widoki, które no, niepowtarzalne, wiadomo, lazurowe morze i... Czyli rozumiem, że to wszystko w tym teledysku będziesz zobaczyć, o czym na żeś pewno, powiedział. Na pewno. No to nasi widzowie już za chwilę się o tym przekonają. I o czym jak kciuki za te kolejne teledyski. Mam nadzieję, że przy następnej okazji z kolejnym teledyskiem się tutaj trafimy. Bardzo chętnie. No to drodzy Państwo, ja dziękuję za obecność gościowi w naszym studium. Adam Janosz, artystycznie. Adi był z nami. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję serdecznie.